Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Call of Duty Ghost. Już za niedługo nowa część Call of Duty, więc postaram się szybciutko przejść tą z roku 2013. W tym roku nowa część Call of Duty Advanced Warfare. Ostatnio źle to wypowiedziałem, więc teraz nauczyłem się, jak to się mówi. Właśnie zrobiłem sobie zupkę, tak wam pokażę. Uwielbiam jarzynowe zupki. Tylko że tutaj nie będzie widać, nie chcę wylać tej zupki, ale jest naprawdę pyszna, tylko że gorąca. Więc w międzyczasie na razie odłożę ją na bok i przejdę jedną z misji właśnie w grze Call of Duty Ghost. Te koszulki kiedyś można było kupić bardzo tanio, chyba za 19 zł w Tesco dużym. Okej, więc co tu robimy? Jak na razie... Let's introduce ourselves. On you. Ty pierwszy. Dobra. I rozwalamy topielców. Chociaż chyba w nich nie muszę strzelać, bo oni już tak i tak w zimnej wodzie to długo nie pożyją. Czyli rozpieprzyłem lód i spadł ich samochód czy jakiś tam pojazd do góry. O, już akcja od razu. Jakaś platforma wiertnicza. Znaczy... Dobra, spokojnie. Czyli będziemy musieli chyba rozwalić tą platformę. Dobra, to spokojnie, po kolei wyniszczamy przeciwników. Dobra. I kilka bombeczek. Znaczy granatów, sorry. Granacik. A widzieliście, jak ładnie trafiłem? To jeszcze za czasów Call of Duty 2. Pamiętam, że byłem bardzo dobry w rzucaniu granatów. Jak wiadomo, skill rzucania granatów w grze Call of Duty 2 i 4 to był bardzo ważny skill, bo trzeba było na przykład dokładnie wiedzieć, ja wam pokażę to, tylko zniszczę kolesia, zmienię sobie drugą broń. O, tam jest koleś jakiś, nie? Albo helikopter. No i rzucam dwa granaty w helikoptera. Znaczy tam, w tych ludzi. No chyba się nie udało. No kiedyś, w każdym bądź razie, byłem dobry w rzucaniu granatów. Jak wiadomo, grałem przez 3 lata w Call of Duty 2. Miałem własny klan z Kulfonem. Później grałem ponad 1,5 roku, czy 2 lata, w Call of Duty 4. Call of Duty 4 nadal, chyba do tej pory, uważana jest za najlepsza część w grze Call of Duty, chociaż ja uważam za najlepszą część dwójkę. Moim zdaniem najlepszy klimat to była druga część Call of Duty, czyli druga wojna światowa. Okej, dość gadania, idziemy dalej, trzeba skończyć misję, żeby zjeść zupę. Przedostań się na kładki pomocy, bla. A! No to idziemy. Czyli musimy się dostać do... Nie, mówiłem o zupie i o czymś innym i nie wiem dokładnie, na co to wjeżdżamy. No wygląda to na jakaś... platforma wiertnicza gdzieś w okolicach Alaski, gdzie wydobywana jest ropa.
No, ciekaw jestem właśnie, jak wyglądać będzie nowa część Call of Duty. Tędy nie przejdę. No, na szaleńca, najlepiej czasami. O, shit. Dobra, na razie nie zmieniam broń. Dobra, postrzelam teraz tym, AK. Tu mam Remington, a to jest AK-12. Jak wiadomo, w Call of Duty 4 chyba najbardziej popularnymi brońmi na ESL-u była krótka i długa broń AK. Krótki karabin był na bardziej skuteczny na bliskie takie szarże, a długie AK było lepsze, bardziej takie uniwersalne, czyli można było z dalsza strzelać i z bliższa również. Move! No co? Aha, zająłem mu miejsce. Jakieś ładunki wybuchowe? Regulators are up ahead. Let's move. Let's move. Hesh, on my mark. Move. Check your corners. Check the corners. Clear. Move up. Room's clear. Go. Take it. Hallway clear. Let's move. Someone had to hear that. Dobra. Tam jest trochę akcji. Gotta move. Come on. Get down. Oh my god! The door's down! Flash now! Flash! Szybko rzuciłem flasha. A rzucę jeszcze jednego. Trochę granatków. I trochę akcji. Close combat. Aha. Musi być żywy, tak? Aha. O. Cel osiągnięty. Dup, zabił go. Szybka akcja. Zorza polarna, widzicie? Czyli wiemy, że jesteśmy w okolicach bieguna północnego. Albo południowego. Cholera. Chyba mam złe ustawienia myszki. Za bardzo mi zapieprza. A nie ten przycisk. dobra. Granacik.
zmiana broni. Uciekł gościu. Uciekają. Wydaje mi się, że to AK chyba było lepsze. O, mało naboi. Tu mam więcej w tym AK. Zabieram granaty, albo wezmę sobie drugą broń, taką lepszą na... O! O! Taką... O! Dobra jest. Szybszą na takie bliskie zwarcia, chociaż ta może być jeszcze lepsza. A! Jeszcze jest ta. O, fuck! Ta jest chyba najlepsza. Dobra. Dobra, gdzie teraz? Halo, chłopaki? Tutaj. Jakiś centrum dowodzenia? Ale napieprza szybko. Oh my god. Dobra, idziesz? Chodź. No oczywiście, osiedł. Ale tam rozpyliłem z magazynku. Słuchajcie, czekajcie, bo mam chyba... O, teraz będzie lepiej. Za bardzo czułą myszkę. No niestety zdarza się czasami, że się umiera. Trafiłem pod jakiś granat. Wezmę sobie AK długie. Rzucę kilka granatów. Granat! Uciekać. Deegan, balcony secure. You're cleared to engage.
Dobra. Idziemy dalej. Jakieś centrum dowodzenia. Keep the pressure in the green while I overload the pumps. In the green, look at it. Here we go. Steady. Just keep us out of the red. This won't take long. First pump's down. Keep it steady. Almost there. Last one. Hit it. Dobra. Musiałem utrzymywać. Kurde. No, uciekamy. Musiałem utrzymywać w zielonym polu. Wskaźniki tam czegoś. Dobra, chłopaki, nie tak szybko. No i skok do helikoptera. Jump! No. Cel osiągnięty. Ta platforma wiertnicza zniszczona. No i czas na następną misję, ale chyba teraz jednak czas na spożycie pysznej zupki jarzynowej. A więc w tym króciutkim odcinku tyle, a w następnym odcinku następna misja w grze Call of Duty Ghost. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.